Zestawy bez figurek rzadko kiedy się sprawdzają, rzadko kiedy są dobre, więc dzisiaj po raz chyba kolejny sprawdzimy firmę S i zobaczymy, jak tam z nią jest. WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ten zestawik kupiłem sobie za 5 zł, będąc w Międzyzdrojach w tym roku. Już o tym kiedyś opowiadałem. Moi drodzy, no cóż, mam tutaj Dinosaur World. Żadne tam Jurassic World, Jurassic Park, Dinosaur World. No i mam takie wyposażenie, swoją drogą 10 dni 1 to oczywista ściema, bo 10 dni 1 chodzi o to, że tutaj możemy sobie, kupując 10 wszystkie zestawów, złożyć takie oto laboratorium. 50 zł za takie oto laboratorium? Aczkolwiek zaraz zobaczymy, jaką to ma jakość. No jakość tych dinozaurów jest mocno taka właśnie umowna, więc wątpię, by to było jakoś fenomenalne. Oczywiście pewnie byśmy wiedzieli, że to jest 10 in 1 w takim wariancie, gdybyśmy umieli czytać po chińsku, ale nie umiemy, bo bez przesady, taki aż ten kanał profesjonalny nie jest, prawda? Wyciągamy sobie, patrzymy, co znajdziemy w środku. No niestety brak instrukcji to jest zawsze ogromny minus na starcie dla zestawu. Oczywiście on jest tu z boku, ale znacie moją opinię odnośnie instrukcji z boku. Dość duża folia, już wyciągamy, moi drodzy, sprawdzamy. No tak jak mówię, tutaj jednak jest tak, że no to samo wyposażenie na starcie ma bardzo pod górkę. Dlaczego? Dlatego, że to no, trochę nawet jak w Lego bym powiedział, klocem głównym, najważniejszym wszystkiego, klocko zabawy? No jednak, kurczę, nie oszukujmy się, są, no właśnie rzeczone, klocki, ale bardziej figurki. Bo wiecie, klocki mogą ukazać się tam, tę figurka też, ale figurkę sobie postawimy na półce i jakoś tam wygląda, nie? A klocki jak są tam, to gorzej. Tu myślałem, że to będzie jakoś inaczej sposób, wręcz, że to będzie budowana, tu proszę, taki element. Pierwszy raz się nawet w historii podróbek z takim elementem spotykam, więc no tutaj ja przyznam plusik na starcie. Natomiast instrukcja jest bardzo niejasna. Ilość strzałek tutaj nawalona jest po prostu, no, trochę nawalona, chciałoby się właśnie rzec. Nie jest to intuicyjne, nie jest to proste. Dajcie mi minutę, ja się postaram coś z tego zbudować, czy coś, no to co jest w instrukcji. I zaraz do was wracam i sobie pogadamy. No i już, moi drodzy, z wami jestem z powrotem i widzicie tutaj, no to jest taki lekki ślad, bo faktycznie budowałem to dość powoli, że niestety, ale od budowania tego paluchy mnie bolą. Nie budowało się tego do końca przyjemnie, czasem trzeba było faktycznie wcisnąć mocniej kloc, znaczy czasem, zazwyczaj trzeba było wcisnąć mocniej kloc i nie było to wciskanie na poziomie, tak jak mówiłem, mega przyjemnym. No niestety, faktycznie, no o ile byśmy to, wiecie, raz budowali w życiu, gdzieś by to stało, no to jeszcze może nie byłoby tak źle, natomiast żeby to rozbudowywać i budować z tego coś innego, to na pewno by mi się nie chciało. Mimo tego, że dociskałem naprawdę mocno gdzieś tu, gdzie niegdzie jeszcze widzimy niedociśnięcia, ja mam wrażenie, że tego już mocniej nie dam rady docisnąć. No cóż, moi drodzy, także jeżeli chodzi o budowę, no to nie była ona zbyt przyjemna. Instrukcja, jak już pokazywałem, też niezbyt jasna. Nie wiem, czy to było widać na moim speedbuildzie. W pewnym momencie obróciłem sobie i bardziej budowałem z obrazka na czuja tak zwanego, niż z instrukcji, po prostu za dużo, za wiele. No jak w jednej instrukcji można robić Lego przestaw w drugą stronę, żeby zrobiło to w 12 krokach, czy 15, a ci powinni zrobić to w 3-4, a nie w jednym. No trochę faktycznie za chaotycznie. A może ja już jestem za stary, ale wątpię. No powiedzcie mi, czy jak patrzycie na to, czy dalibyście radę, no kurde. Bo naprawdę, może ja już się stary robię i wzrok nie ten, i mózg nie ten. Ale moi drodzy, wątpię. Natomiast jeszcze chciałbym zaznaczyć, że tutaj no lekkie rozbieżności, można powiedzieć, są kolorowe. To miał, w sensie te kolory miały pokazać na przykład ten czy ten flat silver tak zwany, czyli srebrny, a to wygląda po prostu jak biały. I właśnie o to mi też trochę chodzi, że gdybym ja to kiedyś zburzył i chciał za 5 lat odbudować, ciężko by mi to było, bo odbudował po prostu z innych klocków i tyle. A to troszkę nie o to chodzi. Natomiast żeby tak nie było, że tylko to jadę i pojeżdżam, chciałbym powiedzieć, że troszkę doceniam tutaj, że ktoś faktycznie starał się jakoś fajnego coś zbudować, nie? Jakby spójrzcie, no miałem pojechać jajo, nie? Że jakby jest zima już i tak dalej, gdzie tu jajo? A tu spójrzcie, pod jajem mamy przezroczysty klocek, który ma zapewne symulować coś, co to jajo podgrzewa, by tutaj się ładnie wykluło. Na to jajo, bo zgaduję, że to jest jakieś jedzonko czekające na tego dinozaura, właśnie czeka jedzonko. Hipek jakby tutaj jakiś siedział, no nie tylko może siedzieć tu wprost nogami, albo po prostu wręcz tak się tutaj oprzeć tymi nogami. Mamy również broń, serio, w sensie on się ledwo wykluje ten dinozaur, po co już do niego celować? How dare you?
Ale no pewnie gdyby było niebezpiecznie, no to wiadomo. Tutaj jakiś podgrzewacz, który nie kłam po co jest, bo zgadzam, że to jakiś podgrzewacz. No ja rozumiem, że zima i tak dalej, ale tak blisko siedzenia, ryzykownie. Plus jakaś antena, by pewnie nadawano tutaj, no co do rozwoju dinozaura, informacje. Plus to oparcie, ławeczka jest po prostu spoko. Innymi słowy, ktoś tu się starał stworzyć coś naprawdę fajnego wyglądowo. No zresztą tutaj to laboratorium, no faktycznie coś tam przypomina, więc coś by z tego mogło być. Natomiast niestety klocek po prostu jakościowo nie jest najlepszy. Nie jest to też najgorsza partia klocka, nie jest to też nie wiadomo co, natomiast jest po to głównie, by go zbudować raz i by tak został, by go nie rozburzać po prostu, tak? Choć to nie jest oczywiście do końca istota kloca, no chyba, że właśnie tak chcecie sobie stworzyć tanim kosztem jakiś park jurajski, no to why not wtedy, ale pamiętajcie, że tylko raz to zbudować i nie budować tego więcej, bo nie buduje się po prostu z tego przyjemnie, no chyba, że będziecie mieć tyle samozaparcia, żeby raz na miesiąc pomęczyć swoje paluchy, moi drodzy. A mam nadzieję, że wy pomęczycie się jeszcze ze mną długo. W tym celu zostawcie tutaj subskrypcję, byście nie przegapiali przyszłych filmów na tym kanale, bo tutaj rozmawiamy sobie o podróbkach, które są dobre, które są złe. Tych raczej nie polecam, cóż zrobić, ale nie, też nie popoczecie się, jak je kupicie. No raczej po prostu takie solidne 4 na 10 i tyle. Jeszcze raz przypominam o subskrypcji, jeżeli tego nie robicie, byście wiedzieli, które klocki są dobre, a które są złe. Dzisiaj wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, no i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w piątek w kolejnym. Dzięki, że byliście. Bye!